Adela Matejewska, GIM News. Cotygodniowy serwis gimnazjalny. Głównym tematem dzisiejszego serwisu informacyjnego GIM News będzie bezpieczeństwo w gimnazjum nr 4 w Mielcu. Za chwilę połączymy się z naszą reporterką Matyldą Olechowską. Halo, Matylda, oddaję Ci głos. Witam Cię, Ewo, i witam wszystkich widzów. Znajdujemy się przed gimnazjum nr 4 w Mielcu. Gimnazjum to mieści się przy ulicy Łąkowej 6 i dzieli budynek ze szkołą podstawową nr 13. Funkcjonuje od 1 września 1999 roku. Dzięki zabiegom dyrekcji i pracowników szkoły placówka się rozwija i jest stopniowo doposażana. Uczniowie mogą korzystać z pracowni komputerowej, chemicznej, biologicznej, fizycznej i nowoczesnej hali sportowej i siłowni. O wykształcenie i bezpieczeństwo dba dyrekcja grono pedagogiczne i pracownicy administracji. Uczniowie mogą uczęszczać na liczne zajęcia pozalekcyjne, zarówno ci uzdolnieni, jak również dzieci z niedopowodzeniami dydaktycznymi. Gimnazjum nr 4 działa Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Getar. Dla GIM 4 News mówiła Matylda Olechowska. Oddaję głos do studia. Dziękujemy Matyldzie za krótką historię szkoły. Jednym z nowych zabezpieczeń w tej szkole są elektroniczno-mechaniczne bramki umieszczone przy wejściu dla gimnazjalistów. Więcej o tym nietypowym i oryginalnym zabezpieczeniu opowie nam nasza reporterka Patrycja Karczmarczyk. Znajdujemy się przed najnowszym systemem zabezpieczeń w naszej szkole. Są to bramki elektroniczno-magnetyczne, które na razie działają w systemie próbnym na przycisk. W przyszłości będzie wprowadzony system kart elektroniczno-magnetycznych, czyli tzw. identyfikatorów, i tylko przy ich pomocy uczniowie będą mogli wejść do szkoły. Co sądzisz o bramkach? Znaczy jest skuteczna, ale na przerwach nie wolno wychodzić. To jest dziwne trochę. A myślisz, że to jest potrzebne? Niepotrzebne, wystarczyłby jakiś ochroniarz tylko normalny i nie tak jak rok temu. A czujesz się jak w więzieniu przez to? Czasami nawet tak, nie wolno wyjść na przerwę. Ale wracając do tematu, no bramki są jak najbardziej potrzebne, dlatego że są sporządzone przeciwko przypadkowym wejściom uczniów, innych opcji i tak dalej. No i przede wszystkim stworzone są po to, żeby zabezpieczać szkołę przed intruzami. A nie sądzi Pan, że musimy czuć trochę jak więzienie przez te bramki? No tak, jakby rzeczywiście w formach wyjątkach i jakimś nazwać, ale za dużo wolności młody człowiek nie może mieć, bo zgłupieje. Dobrze, dziękuję Panu bardzo. Bramki są zamontowane od pół roku, ale działają od niespełna tygodnia. Dla GIM News mówiła Patrycja Karczmarczyk. Pomimo długich sporów, uczniowie w gimnazjum nr 4 już drugi rok są zobowiązani do noszenia mundurków. Więcej o nich opowie nam nasza reporterka Matylda Olechowska. Rozmawiam z panią od historii, z panią Urszulą Bar. Co sądzi pani o mundurkach? Uważam jako relikt przeszłości, że tak powiem, ja jestem reliktem przeszłości. Przyzwyczajona byłam do tego, że uczniowie poszczególnych szkół chodzili w mundurkach. I ja jako uczennica drugiego liceum byłam dumna z tego, że idąc, wracając ze szkoły przez miasto, byłam rozpoznawana i kojarzona z tą konkretną szkołą. I uważam, że dobrze by było, jeżeli uczniowie byliby dumni z faktu, że noszą mundurek, który wyróżnia ich spośród grona innych młodych ludzi. Powinni być dumni z tego, że chodzą, przypuśćmy, do gimnazjum nr 4. Powinni szanować mundurki. Natomiast patrząc, jak moje własne dzieci traktują munduryki, jak są wciskane w te plecaki, w jakim stanie te mundurki, że tak powiem, są, no w opłakanym stanie, wręcz mogę powiedzieć, to wydaje się, że nie spełniło na swojego zadania. A czy odkąd się pojawiły mundurki w szkole, sądzi pani, że coś się zmieniło? Jako nauczyciel mogę powiedzieć, że jest to gorzej, ponieważ my zajmujemy się ściganiem was, to znaczy egzekwowaniem od nas naszego mundurków. Wy natomiast próbujecie nas w jakiś sposób poszukiwać, pożyczając sobie mundurki od kolegi, żeby tylko, że tak powiem, w danym momencie sprawdzania każdy ten mundurek na
uważam, że dodatki są przydatne, gdyż każdy z nas wygląda tak samo. Bezużyteczne. To takie kawałki, powiedzmy, szmaty, taki białego koloru, w ogóle do niczego nie przydatne. Bo dzięki zaraz się odrywają. Ukradnie mi z 5 razy. A czy chcielibyście mieć większy wpływ na wybór kroju tego mundurka? No pewnie. Dlaczego właśnie takich? I co, i wtedy byście chętnie je wzięli? Sądzę, że tak. No, na pewno. Dobrze, dziękuję wam. Proszę. Dla GIM News mówiła Matylda Lewowska. Monitoring w szkołach i rejestracja obrazów zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo osób przebywających na terenie monitorowanego obiektu. Ponadto monitoring w szkołach zwiększa komfort pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Kamery na korytarzach skutecznie zapobiegają aktom wandalizmu. Prowadzi to do zaoszczędzenia znacznej ilości pieniędzy na remonty, co umożliwia wykorzystywanie tych środków na inne cele. Więcej o kamerach opowie nam nasza reporterka Aneta Jaje. Znajdujemy się na jednym z korytarzy gimnazjum. Teraz postaram się przeprowadzić wywiad z jednym z uczniów. Witamy. No. Co sądzisz o kamerach? O kamerach? No na co dzień nie zwracam specyficznej uwagi na te urządzenia, ale tak uwzględniając tą tematykę, można powiedzieć, że jesteśmy tak podglądywani cały czas, chociaż mam bardzo dobry to system bezpieczeństwa w naszej szkole, bo na przykład rowery, to jest bardzo potrzebne, no, ale tak podglądywać uczniów, no to niestety bym się z tym nie zgodził, bo to niestety za dużo prądu ciągnie i opłaty za prąd są wysokie, chociaż i tak niektórzy w tych kamerach wyglądają na kresucie, ale to już mam szczęście. Tak, czyli czujesz się podglądany? Można tak powiedzieć. No niestety jest to nie za fajne uczucie. Myślisz, że to jest konieczne? No w XXI wieku no, szkoła musi trochę zainwestować w nowoczesną technologię. No i sobie testuję, zobaczymy, co z tego wyjdzie w przyszłości. Dobrze, dziękuję Ci za wywiad. Jest tutaj monitoring, są ujęcia na wszystkie miejsca w szkole, które obejmują kamery. I mam do Pani parę pytań. Czy system kamer pomaga w utrzymywaniu bezpieczeństwa w szkole? Bardzo, bardzo pomaga. Tak? Tak. A czy kamery obejmują zasięgiem wszystkie miejsca w szkole? W większości obejmują wszystkie miejsca w szkole, jak i na zewnątrz. Aha, i myśli Pani, że to jest konieczne, potrzebne? Myślę, że bardzo konieczne. Tak? Aha. Potrzebne. Na GIM 4 News mówiła Aneta Jaje. W skrócie przedstawiliśmy działanie oraz funkcjonowanie zabezpieczeń, dzięki którym czujecie się bezpiecznie. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego serwisu informacyjnego GIM News. Już za tydzień cała prawda o zajęciach pozalekcyjnych.